tym odcinku próbuję pobić rekord świata na wszystkich mapach w Stumble Guys. Będzie najpierw moje podejście, policzymy sobie czas, ile mi zajęło przejście mapy, a potem porównamy z rekordem świata. Jeden z rekordów świata możliwe, że pobiliśmy, albo przynajmniej byliśmy bardzo blisko. Żeby to zrobić, musieliśmy wykorzystać wszystkie najpotężniejsze triki, jakie tylko znamy w Stumble Guys. I poza tym w tym odcinku zobaczyliśmy masę nowych, o których nie miałem pojęcia, ale dzięki temu, że oglądaliśmy rekordy świata, dowiedzieliśmy się o nich. I dowiecie się również wy, jeżeli będziecie oglądać ten odcinek w całości. Dlatego oglądajcie, a przed nami pierwsze podejście do rekordu świata. Pivot push. Oj, tutaj pobicie rekordu świata będzie ciężkie. Mam przygotowany stoper, więc trzy. O, idealny resp. Mam idealnego spawna. Dobrze, biegnij, biegnij, biegnij. Idealny spawn. Idealny spawn. Muszę po prostu to wykorzystać. Dobrze. Dobrze, wyszedłem na prowadzenie, patrz na to. Wyszedłem na prowadzenie. Teraz korzystaj z tego, korzystaj z tego. Tojtkowski, dobrze. Korzystaj z tego, teraz na to, na to. Oj, teraz niestety wszyscy mnie dogonią. Niestety, ale patrz, i tak jestem na prowadzeniu. I teraz muszę uważać na te młoty. Muszę na nie uważać, niestety tutaj nie skoczyłem podwójnie, więc troszeczkę zmarnowałem czasu. Żeby tutaj się nie wywalić, żeby tutaj się nie wywalić, dobrze. Dobrze, pierwszy będę szybko. Dobrze, pierwszy, koniec, 35 sekund 35 sekund trwała moja mapa. Zobaczymy, jaki jest rekord świata i czy w ogóle jakiekolwiek miałem szansę. Okej, mamy nagranie rekordu świata. Mój wynik to 35 sekund i zobaczymy, czy udało mi się pobić ten właśnie rekord. Obstawiam, że nie, ale sprawdźmy, jak byliśmy blisko. Uwaga, gość nazywa się SCP i sprawdźmy, jakie on triki robi. Wow, ej, nie wiedziałem o czymś takim, że tak się da. Patrz, chłop przeskoczył nad tą rampą, w sensie tą, co się obraca, żeby nie tracić czasu na jej obracanie. Co jest grane w ogóle? Ej, czy zdąży tutaj? Patrz, patrz. O, zdążył! Co? Najgorsza jest właśnie ta rampa, która się podnosi. Na niej można bardzo dużo czasu stracić. Ej, ale w sumie to jest 23 sekundy. Ja miałem 35. Ej, co jest? Ej, co jest? Ja miałem niezły wynik w sumie, dobra. I koniec, 31 sekund. Niesamowite, byłem tylko 4 sekundy później od niego, więc myślę, że i tak bardzo dobrze mi poszło. Dajcie znać, jaki wasz był rekordowy wynik na jakiejkolwiek mapie w Stumble Guys. Mapa numer 2, Humble Stumble. Humble Stumble, mordo. Mamy tutaj Humble Stumble. Niestety tym razem nie mamy spawna, ale mamy dobre samopoczucie, które wykorzystamy oczywiście. Pyk, pyk, tutaj skok. Tutaj skok, pyk, tutaj skok, tutaj skok, tutaj wyjście na prowadzenie, znowu jestem na prowadzeniu, widzowie, znowu na prowadzeniu, więc dobra sytuacja, podbramkowa i lecimy teraz. Oj, prawie znokautowałem jakiegoś typka. Muszę tutaj uważać na to, muszę tutaj uważać. Nie, pewnie straciłem tutaj w ciul czas. Nie, nawet nie będę pierwszy, nawet nie będę pierwszy. Yo, dobra, pierwszy byłem. 25 sekund około, 25-26 sekund. To był mój wynik. No, ale sami widzieliście, że goście przede mną był prawie szybszy, więc w sumie to on mógł mieć rekord świata. 25 sekund to był mój rekord. A teraz sprawdźmy rekord świata. Uwaga, dobra, patrzymy, gość póki co, no jest na prowadzeniu. To mu dużo pomogło, bo nie był w tym całym tłumie osób, ale i tak nie jest jakoś mega mocno przed wszystkimi. Spójrzcie, pełno osób jest tuż za nim. Jak patrzę na ten rekord, widzowie, to patrz, ten zielony typek. Oj, oberwał tam zielony typek. Ale gdyby nie dostał z bomby ten zielony gość, to możliwe, że również miałby ten rekord. Ej, co jest? 23 sekundy? Co? A ja miałem 25. No ale w sumie na tej mapie nie ma jakichś mega mocnych trików, które można robić, dzięki którym przyspieszysz swój czas. Więc tak naprawdę każdy ma bardzo podobny czas na tej mapie. Ale sam fakt, no fajnie zobaczyć, że mam tylko 2 sekundy później od rekordu świata. Może spróbuję to pobić. Lost Temple! Na tej mapie znam bardzo dużo różnych trików, które wydaje mi się, że pozwolą mi przejść to na pierwszym miejscu. I akurat mam spawna idealnego i akurat będę z niego korzystał. Więc teraz chodźmy tu, chodźmy tu. I patrz, 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 on się... O, nie wywalił się, dobra. Pek, 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 pek. Yes! Wyszedłem na prowadzenie, mam idealną sytuację, mam idealną sytuację. Pek, dobrze, pek. Teraz biegnij tu. Pek, dobrze, pek, pek, pek. Jestem pierwszy normalnie, muszę z tego skorzystać. Dobrze, dobrze. Teraz tu, dobrze. I oj, coś troszeczkę straciłem, pewnie trochę troszeczkę czasu. Uwaga, 30... 34, 66 mi wyszło. No nie, nie wiem, czy będę miał rekord świata. Nie, no na pewno nie będę miał rekordu świata, ale przynajmniej mam tutaj wygraną. A teraz sprawdźmy, jaki faktycznie był rekord świata. Myślę, że rekord świata w Lost Temple będzie jednym z najciekawszych rekordów świata. To jest długa mapa, więc ma tutaj gościu sporo okazji do zrobienia jakiegoś triku, który przyspieszyłby przejście mapy. Zobaczymy, czy zrobi jakieś nowe, o których nie wiedziałem. Dobrze, patrzymy. TNG się nazywa gość. Dobra, zaczynamy, zaczynamy. Na samym początku co on robi? No idealnie
wyczuł te machające topory, żeby mnie nie uderzyć. O, tutaj trik przeleceniem z, po boku, żeby nie tracić czasu na czekanie. To jest bardzo fajny trik, niedawno się w sumie go nauczyłem. Tutaj ładnie to wszystko wyczuł. Patrz, robi to dokładnie tak samo jak ja. O, i tutaj ten trik. Jo, on się tak wybił z góry. Ej, co? Faktycznie, to jest dobre, żeby tak od boku tam przeskoczyć. Dobrze, i patrzymy dalej. Tutaj idealnie z tą kulą się załapał, spójrzcie. No co jest grane? 29 sekund. Mój wynik to 33 sekundy, tak mniej więcej, 33-34, więc też byłem bardzo blisko, zwłaszcza, że ten gość, no w sumie zaokrąglając, 130 sekund mu to zajęło. Jak na tak skomplikowaną mapę, 3 sekundy różnicy, to dla mnie naprawdę świetny wynik. Canon Climb. Na tej mapie, akurat ta mapa charakteryzuje się bardzo szybkim przejściem, bardzo szybkim. Mam drugi rząd, więc nie jest źle. Start! Biegnij, 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 start, dobrze. Dobrze, to tutaj nie trafić w młot. Dobrze, nie trafiłem w młot, ale i tak nie jestem na pierwszym miejscu. Nie jestem na pierwszym miejscu nawet z tymi ludźmi, którzy tutaj są. Mam nadzieję, że chociaż się gdzieś tutaj zaliczę. Musiałbym skorzystać z tego triku. Nie! Byłem na chwilę przez pierwszym, na pierwszym miejscu. Pyk! Dobrze, tutaj dobrze zrobiłem, ale i tak jest ciulowo, słuchajcie, ponieważ nawet nie jestem pierwszy z osobami, które tutaj biegną, no nie... O, ale goście, skosiłem cię, gościu, skosiłem cię w ciul. Patrzcie, wiedzieliście o tym, że możecie tutaj wski przeskoczyć, właśnie tak. I koniec, 30, około 3 sekundy, 33, 34. Myślę, że to nie był zły wynik, no ale sami widzieliście, przede mną było pełno osób, więc na pewno nie miałem rekordu świata. Rekord świata na Canon Climb może być naprawdę ciekawy, więc sprawdźmy, co ten gościu mini ma idealnego respa, patrz, idealny spawn. I sprawdźmy, jak uniknie tego młota. A, tylko dwa razy się to w sumie odbił i to mu pozwoliło, żeby ten młot go nie zdążył walnąć. Super. Czy zrobi ten trik z wybijaniem się na tym grzybku tutaj? Nie robi, widzicie? Nie robi, czyli robienie tego triku zwalnia jakby, w sensie nie warto go chyba robić w takim razie. No gdyby to miało spowodować, że szybciej to przejdzie, to by chyba zrobił ten trik, co nie? Ej, w sumie tutaj nie wydarzyło się nic jakoś bardzo oryginalnego. 22 sekundy. I ta mapa niestety nie jest jedną z moich ulubionych, bo miałem 33 sekundy, więc 10 sekund różnicy. Ja nie wierzę, dobra, to słabo, słabo. Mogłem zrobić w sumie kolejne podejście, żeby spróbować chociaż zbliżyć się troszeczkę do tego poziomu, ale bez przesady, nie mogę być najlepszy na wszystkich mapach. Fajnie widzieć takie rekordy świata, możesz dużo się nauczyć w grze. Wow, floor flip, to będzie odważne. Dobrze, że będzie tylko 8 osób. No niestety jestem w drugim rzędzie, 3, 2, 1, start. Dobrze, biegnij szybko. No wskakuj, wskakuj, wskakuj. I teraz... Nie! Nikt się nie dostał, widzowie! Nikt się nie dostał! Co tu się dzieje? Dobra, ty, Mikołaj, spadasz. Ej, no i teraz na pewno... Teraz mogę co najwyżej, wiecie co, widzowie, zrobić? Najdłuższą mapkę na świecie. W sensie, najdłużej mogę grać, jak się tylko da... O! O! Przedostaliśmy się tam! Dobra! Co tu się wydarzy? Ej, nie, nie, nie! Dobra, 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 dobra. Tutaj pewnie ten skrót był zrobiony, którego ja teraz nie zrobiłem, więc... Aj, ciulne, ciulne. Wiecie co, widzowie? Tym początkiem ja już wiem, że nie mam jakichkolwiek szans nawet na przejście, nawet na próbę przejścia tego w jakimś rekordowym czasie. Dobrze. Chociaż i tak, spójrzcie, jestem na pierwszym miejscu, o tutaj właśnie, w naszym teamie. Dobrze. I teraz to... O, nie, nie, nie. Dobrze, 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 dobrze. Proszę to... Nie! Co wy... O, jak się dostał, cwaniak. Jest, dostałem się i ja, po! No nie, myślę, że mu wiarę. Słuchajcie, minutę mi to zajęło. Ja nie mam pytań, słuchaj. Dobra, słuchajcie, jak teraz obejrzę rekord świata, to pewnie mnie w ogóle w żołądku mnie zaboli. Minutę to przechodziłem, pewnie rekord świata to jakieś 2-30 sekund. Nie ma nawet co myśleć, czy pobiję ten rekord. No przecież miałem minutę, więc wątpię, że tutaj gościowi to zajęło minutę. Ej, patrz, patrz, typ ma pierwsze miejsce na spawnie, więc no to jest ważne. Wow! Jak on tutaj się wybił pierwszy, widzicie? To jest bardzo ciekawy sposób na przejście tego. Nie skaczę od razu z pierwszego schodka. O, tutaj ten skrót, o tym wiedziałem właśnie. Nie skaczę od razu z pierwszego schodka. O, tu ładnie to obronił. Tylko z drugiego. Daję sobie czas na to, żeby tamten drugi podbić. Dobrze, patrzymy dalej. 23 sekundy póki co na liczniku. No, może pobiję. Może teraz się na przykład wywali i ja będę miał rekord świata. 30... Obstawiam 6 sekund. 35 sekund! Wow!
Wow, naprawdę, co jest grane? Dwa razy szybciej ode mnie. Ja nawet nie, dobra. Nie, ja nie porównuję tego z moim wynikiem, bo ja się tam pomyliłem kilka razy. Ale szacunek za coś takiego, to przecież to jest milion podejść, żeby coś takiego zrobić. Tilefall, jakim cudem tutaj można w ogóle wykręcić jakikolwiek rekord? Zobaczymy, start. Dobra, prawdopodobnie trzeba cały czas zgadywać. Nie, no i... No i ciul, no już z mojego zgadywania tyle. Z mojego zgadywania nic. Ej, co jest grane? Ej, co jest grane? Ja miałem szansę faktycznie przejść to rekordowo. Patrz na to, jaka prosta linia była. Dobra, ja lecę dalej. Nie, dwa złe. Ja się w ogóle już nie dostanę, jak tak dalej będzie. Muszę teraz uważać. Nie, widzę w tym, na tej mapie to już tylko i wyłącznie kwestia szczęścia, nie? Żeby wybrać drogę, która cały czas będzie na wprost szła. O, dobra. O. Nie! No i z tego wszystkiego to ja nawet się nie zakwalifikuję, widzowie. Nawet się nie zakwalifikuję. No. Co to ma być? Widzowie, mój czas. Nie, to się nie liczy. Ja nie mam czasu na tej mapie. Ta mapa po prostu jest niemożliwa do osiągnięcia rekordu świata. Ale jakiś rekord świata jest. Drugie podejście do Tilefallu. Start. Dobrze, i teraz cały czas przed siebie biegnę. Cały czas przed siebie. Nie, no i znowu nie trafiłem. Jakim cudem te osoby to przechodzą? To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Puhu, ale wszystkich ześli. O, patrz! 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 Dobrze! Dobrze! Biegnij! Koniec! 18 sekund! Co za rekord! To jest rekord świata! Nie, no żartuję, pewnie nie rekord świata, ale bardzo dobrze mi poszło, widzowie. Na pewno lepiej niż to, co było ostatnio. Na Tilefallu wykręciłem 17 sekund, 17-18 mniej więcej. A ten ziomek, no właśnie, sprawdźmy, ile wykręcił rekordzista Tilefall. Dobiegnij do mety! I patrzymy. Dobra, pierwsza sekunda. Yo, jak go to fajnie wybiło. Wow, teraz też go fajnie wybiło. I patrz, będzie mniej niż 10 sekund? Nie, będzie... Wow, 10 sekund 64. Ale i tak mój wynik z te 17 sekund to też bardzo dobrze jak na tą mapę. Na tej mapie liczy się tylko i wyłącznie szczęście. Ale spójrzcie jeszcze raz ten fragment, jak go tak mega mocno wybiło tutaj. Myślę, że dużo mu to dało, patrz. Pyk! I poszedł do przodu, widzieliście? To jest genialny trik. Taki nawet trik, który on nie kontrolował. A gdyby ktoś zrobił, wykręcił wynik mniej niż 10 sekund na tej mapie? Ej, to byłoby za mocne. Nie wiem, czy tak się w ogóle da. Mamy pivot push, ja sobie przygotuję tutaj stopper. 3, 2, 1, start! Idealny spawner! O nie, troszeczkę tutaj zrąbałem. Okej, ale patrz na to, co planuję. Widzisz, jak przeszedłem to? Aha. O lol! Dobra. Jeszcze nie koniec, widzowie. Musimy to przejść, dobra. Teraz to. Teraz tutaj troszeczkę sobie przyspieszymy. Super. Teraz muszę sobie na to wskoczyć. Na to. Biegnij! Full focus, widzowie! Full focus! Teraz to. I nasz cały czas to... 32 sekundy! Let's go! Z failem, który był na początku. Czyli gdyby tego faila nie było, to mielibyśmy czas... no tak, wydaje mi się, że z jakieś 30 sekund. No jednak, no dosyć mocno nas tam uderzyło. Straciliśmy na pewno z 2 lub 3 sekundy. Więc wydaje mi się, że wynik 29 sekund byłby tutaj możliwy. Ale ciekaw jestem, jaki wynik zrobił rekordzista świata. Spin go round myślę, że bardzo dobrze mi poszło, więc rekord świata zobaczymy. No ten jeden fail tam miałem. Gdyby nie ten jeden fail, myślę, że 30 sekund bym spokojnie wykręcił. A sprawdźmy, ile wykręcił rekordzista. Spin go round. Dobiegnij do mety. Piękny spawn. I sprawdźmy, co on robi takiego na początku, żeby nie zostać walniętym przez te wszystkie młoty. No w sumie biegnie normalnie jak wszyscy. A tutaj bokiem, okej, lewą stroną. Spoko, ja tego nie zrobiłem. Ja tam się wywaliłem, więc straciłem tam mniej więcej 3-4 sekundy. Ale spójrzmy, gość ma póki co 15 sekund, a jest już na połowie mapy. Więc możliwe, że jakbym się naprawdę postarał, to może bym wykręcił chociaż blisko rekordu świata. Patrz, 25 sekund może być. 25 sekund. Dobra, nie ma opcji, że ja nawet zbliżę się do tego rekordu świata. To jest niemożliwe. Jakby co? Nawet gdybym wtedy nie popełnił tego faila, nie stracił tych 3-4 sekund, to i tak, widzowie, nie byłbym nawet blisko. No dobra, 5 sekund różnicy miałbym około. Ale żeby nadrobić te 5 sekund, trzeba naprawdę się wysilić. Więc 25 sekund na tej mapie. Wow, petarda. Jungle roll, moje podejście numer 2. Sprawdzamy, czy będzie jungle roll. Start! Dobrze. Póki co wysunąłem się na prowadzenie, więc jest bardzo dobrze. Pyk, pa, pa. Wyrzuciłem jakiegoś osobnika niefajnego. I teraz patrz to. Pyk, slajda robimy. Pyk,
Pyk, dobrze, udało mi się tutaj przedostać nasze szczęście. Ale to zrobiłem. Puu! I teraz szybko tu. Dobrze, dobrze, biegnij, biegnij. Dobrze, i teraz patrz to. Patrz to, pyk. Pyk! Ale mam tryharda, ale mam tryharda. Nie może ten typek być przede mną. Nie może, nie może, nie może, nie może, nie może. Pyk! Nie! Dobrze! Jestem pierwszy! Jestem pierwszy! I uwaga, stop! 42 sekundy! To jest bardzo dobry wynik, widzowie, chyba. Tak mi się wydaje. Zobaczymy. 42 sekundy. Giga moc, widzowie. Giga moc. Powtórzyliśmy to i wydaje mi się, że było lepiej. Mój wynik 41 sekund i jestem z niego bardzo dumny, ale sprawdźmy, jaki jest rekord świata. Lecimy. Go! SCP. Kolejny gość o nazwie SCP. To jest jakiś klan, prawda? Ojejku, co? Co on tutaj robi? Ty, ja muszę to spróbować. Ja muszę sprawdzić, czy tak się da. Tutaj oczywiście slajdzik piękny. Ładny slajdzik, ładny. Ten slajd tak tutaj działa. Ale zawsze na drugim tym kręceniu, na tym drugim drewnie, widzicie, nie robi tego slajda. Więc prawdopodobnie na tym drugim nie warto tego robić. Ja zrobiłem na pierwszym podejściu i mi nie wyszło, dlatego mieliśmy drugie podejście. Ale patrz, 28. A ja ile miałem w sumie sekund? Ty, ile ja miałem sekund? 40 chyba, 2 około. 32 sekundy. No, zaokrąglimy 33 sekundy, bo tutaj te setne troszeczkę uciął, żeby mieć dwójeczkę tam z przodu. Więc widzowie, no i tak genialny wynik. Ja miałem 42, ale dla mnie to i tak mega osiągnięcie, więc jestem zadowolony, ale myślę, że w przyszłości wykręcę jakiś lepszy wynik. Dajcie znać, czy chcielibyście, żebym spróbował pobić jakiś rekord świata. Nie, no przecież nie dam rady, ale może spróbujemy na jakimś odcinku to zrobić. Over and under, ta mapka u mnie jest wyskillowana bardzo dobrze. Przechodziłem ją chyba z milion razy, ale zawsze trafia mi się oczywiście gorszy spawner, czyli ten z tyłu. Ale patrzcie, już wyszedłem na prowadzenie. Ajajaj, ajaj. Dobra, gościu, kurczaki, kurczaki, kurczaki. Ja nie chcę być takim noobem, że nie mogę tego przejść. Tutaj jest fajny skrót. Pyk. I z tego skrótu chciałbym skorzystać. Suwi! Tutaj da się tak fajnie wybić, patrz na to. A nie, dobra, już się nie da wybić, już się nie da. Już się nie da, dało się przez chwilę. Nie, no myślałem, że się dostanę. Cały czas mam 30 sekund rekordu. Co tu się odwala? 30 sekund rekord. Ja nie mam, ale to będzie ciulowe. Koniec, 37 sekund miałem. Przecież to jest dramat, to jest dramat. To w ogóle nie powinno być liczone, jakikolwiek rekord. To nie był rekord, to był po prostu... To było ciulowe, widzowie. Przypominam, tylko 37 sekund mój rekord, a rekordzista ma... No właśnie, ile będzie miał? Ile będzie miał? Póki co 4 sekundy na liczniku, robi dokładnie wszystko to, co ja. No tylko tutaj nie oberwał, bo ja tam chyba oberwałem, z tego co pamiętam. Już nie pamiętam. Ty, on nie robi tego triku, którego ja uwielbiam, który ja uwielbiam, widzowie. Nie zrobił tego, czyli to prawdopodobnie spowalnia. Yo, jak idealnie złapał te podłogi. 23:15. To jest w ogóle niesamowite. Co? 23 sekundy? Ja miałem 13 sekund później dotarcie do mety, więc to jest w ogóle prawie dwa razy tyle. Naprawdę szacun. Nie wiem, jak oni to robią, jak oni tak to przechodzą. Ojejku, lava rush? Naprawdę? Dobrze, tutaj będzie też pewnie taki rekord świata, że mnie zmiecie, jak go zobaczę. Start! Lecimy na samym początku oczywiście tu. Pięknie. Na wulkanik. Widzimy, że tutaj osoby również znają... No, wstań, powiedz, nie jestem sam. Ludzie znają również te triki, które ja... Patrz, widzicie? Widzicie, jak oni biegną? Widzicie, jak oni biegną, jak oni ogarniają to? On poszedł tam, on wie, że tam jest szybciej. Widzowie, bo to prawda, tam jest szybciej ogólnie. Patrz, tam doskoczył. Ten typ tutaj też doskoczył. Tutaj nie ma co skakać podwójnie. Natomiast tu można. I przy okazji można skasować jakiegoś typka. Pyk, pyk, pyk. Pek. Nie! Myślałem, że doskoczę tam! Dobra, ja to normalnie przechodzę. O, lol! Yes! Yes! Szybko! Biegnij! Yes! Pomogło mi to! O nie, tam przed nami już ktoś biegnie. Przed nami już ktoś... No i dobiegnie. No nie wierzę, a ja... No nie, no miałem 49 sekund, czyli te osoby z przodu miały 49 sekund. Lumex, ty tryhardzie. Okej, widzowie, moje podejście to nawet na to nie patrzcie, bo ja nawet nie wygrałem, więc osoby były szybsze ode mnie. Ale 49 sekund zajęło to jakiemuś typkowi, żeby tam dotrzeć i to było bardzo szybkie przejście. Jestem ciekaw, ile będzie tutaj. Przecież to jest tak trudna mapa, ale tyle można skrótów robić. Może będziemy widzieć jakiś nowy skrót. Ej, patrz! Wow, widzieliście? On najpierw skakuje nie bezpośrednio na wulkan, tylko najpierw na tą skałkę, która jest obok tego wulkanu. Więc ja to muszę zacząć praktykować. I co on robi?
On nie idzie tym bokiem, którym myśliśmy. Najwidoczniej tam jest wolniej, widzowie. Ej, to jest ciekawe, muszę o tym pamiętać. Tam jest wolniej, więc nie wiem, czy będę dalej korzystał z tego triku, tego skrótu. Patrz, wskoczy na wulkan, tak! Tak, wskakuj na wulkan, mordo! Uwielbiam wskakiwać na ten wulkan, ale jest to naprawdę trudne, więc to, że on to zrobił, to też szacuneczek. I patrz, idealnie, idealnie. Jaki wynik? No ej, ej, ale co to jest? Co to jest? Proszę mi powiedzieć. 36 sekund? Panie, nie jesteś jeszcze na mecie. Na mecie jesteś, jak zaczną wybuchywać te flary całe. Gościu, tutaj nie ma mety. Ja bym ci dodał jeszcze jedną sekundę za to, więc 37 to jest ten rekord. Mamy mapę, na którą czekałem giga mocno. Super slide. Tutaj można tak robić kozackie triki. I mam idealnego spawna, więc uwaga. Ja już klikam start. Ja już klikam start. Nie mogę tego zmarnować. Nie mogę tego zmarnować. Mam już pierwsze miejsce. Świetnie. Jeszcze tutaj. O, nie, troszeczkę tego niepotrzebnie zrobiłem, ale dobrze, lecimy. Lecimy. I teraz patrz to. Pyk, pyk, pyk. Pięknie. Wow, ten typek tutaj też ładnie ogarnia. Spójrzcie na niego. Dobra. Dobra, tutaj troszeczkę zrąbałem, ale patrzcie na to. Pyk. Pek. Nie, nie wyszło mi tu. Ej, ale tamten chłop robił normalnie rekord chyba świata ze mną. Rekord świata, ale patrzcie na to. Raz mi tutaj to wyszło. Pek. Pek. Jo, widzieliście to? I teraz patrz. Pek. O nie, 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 zrąbałem, zrąbałem, zrąbałem. Nie. Ej, tamten typek musiał gdzieś odpaść, bo jeszcze nie skończył. Dopiero teraz skończyli, nie. A, bo to jest... A, bo to jest na zaliczenie tego. Ja się nawet nie dostałem do finału, co dopiero pierwsze miejsce. Widzę, 50 sekund, ale sami widzicie, że ten trik, który robią sami profesjonalni gracze, udało mi się zrobić. Tak, udało mi się zrobić ten jakby wpływ pod tą rampę. To było giga ciekawe. Dajcie znać, czy wy tak kiedyś zrobiliście, a teraz spójrzcie, jak wygląda rekord świata. Mój wynik 48 sekund, z czego miałem jednego poważnego fejla. Naprawdę giga mocnego fejla. Gdybym go nie miał, to myślę, żebym wykręcił takie, nie wiem, 45 sekund, 44 sekundy, kto wie. A sprawdźmy, jaki jest rekord świata. What? What? Tak się da? Jakim cudem on już jest tak szybko? Chłop, a jeszcze jakiś jeden gość jest przed nim, więc spójrzcie, typek mimo, że ma rekord świata, to jakiś gość go, patrz, widzisz, tam stracił czas ten typek, nie robił tutaj tych skrótów, ten co, te skróty, co robi ten ziomek. I tutaj or zrobi dokładnie to samo co ja, nie, on to zrobił inaczej, on nie wlatywał od spodu, tylko od razu od góry, taką miał prędkość. Wydaje mi się, że ta mapa została poprawiona, przez co nie da się zrobić tego triku, który był na początku. 28 sekund, to jest niemożliwe, ale czekaj, ja chcę sprawdzić jeszcze raz ten początek, spójrzcie, jak on to zrobił. Nie, no nie da się tego zrobić chyba teraz obecnie, co nie? Wydaje mi się, że oni to już zablokowali, bo nie widziałem nikogo, kto tak zrobił. Nikogo, a tutaj zrobiło tak chyba, nie wiem, z 5 osób tak spróbowało. Więc naprawdę gruby rekord świata. Ja bym na to mógł cały czas patrzeć, to jest tak płynne. Patrz na to, jak on leci płynnie. Co tu się dzieje w ogóle? Nie, dobra, to jest, widzowie, za mocne. Zawsze tutaj się też wywalam, a on leci tu bokiem. Też powinienem tam zacząć bokiem latać, bo często tam się wywalam właśnie przez to. Ale pięknie, 28 sekund, nie widziałem naprawdę, nie wiedziałem, że tak można szybko przejść tą mapę. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to już się kończy, tutaj już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.